dobry, witamy na konferencji prasowej przed domowym meczem Śląska Wrocław z Jagiellonią Białystok. Spotkanie jutro o 20:30. Naszym gościem jest trener Śląska Wrocław Jacek Magiera. Zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, chciałem zapytać w takim razie na początek o sytuację kadrową. Kto na pewno nie zagra w tym meczu? Bartek Pawłowski i Mark Tamas to są dwaj zawodnicy, którzy nie trenują z nami. Pozostali dzisiaj byli do dyspozycji 22 zawodników z pola, natomiast jest kilka powrotów takich po 3 tygodniach przerwy, po kilku dniach wyeliminowanych, które wyeliminowały zawodnika z treningu. Jesteśmy w trakcie rozmowy w sztabie na temat tego, jak będzie wyglądała 20 meczowa i jak będzie wyglądał skład na jutrzejszy mecz. A mogę tylko kwestię zapomnienia, bo niedawno właśnie Gazeta Wrocławska po Marka Tomasza podała informację, że tam są problemy i ta decyzja, czy będzie operowany, czy nie, czy coś w tej kwestii się może wyjaśnić, może coś trzeba może więcej powiedzieć. Znaczy jest to bardzo przewlekły uraz od dłuższego czasu i Mark z tym od dłuższego czasu walczy. Jeździ wszędzie, gdzie można było wysłać Marka na konsultacje, czy to był Budapeszt, czy to była Serbia, był też we Włoszech. Cały czas szukamy przyczyny tego bólu. Jeżeli to zostanie w jakiś sposób wyciszone, Mark może wrócić na kilka dni do treningów, ale to powraca. Dlatego to nas bardzo niepokoi. I tutaj cały czas szukamy rozwiązania. Oczywiście nasz sztab medyczny w najbliższych dniach będzie stał przed sprawą podjęcia decyzji, czy to będzie konieczna operacja i w jaki sposób, czy też nie. I też kiedy. Natomiast patrząc na to, co się dzieje z Markiem od dłuższego czasu, no to straciliśmy 1,5-2 miesiąca czasu, ale nie siedząc z założonymi rękami, tylko szukać chcieliśmy różnych rozwiązań, bo też wcale nie jest powiedziane, mimo że ja nie jestem tutaj sztabem medycznym, że ten zabieg może rozwiązać całkowicie sprawę. Czy to jest uraz z reprezentacji Węgier? Nie, ten uraz już był od dłuższego czasu. To musi odnowić, tam odezwał, prawda? Był taki moment, że odwrócił z tej kary czas wcześniej. Pierwszym oznakiem tej Marka kontuzji to był czas, kiedy jeszcze mnie tutaj nie było. Rozmawiałem z Markiem, rozmawiałem ze sztabem medycznym. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, jak Mark dzień przed meczem w Araracie był na treningu, ale zmieniliśmy skład, Mark był w składzie, nie wyszedł na mecz. I to była pierwsza przyczyna tego, że on nie zagrał i pierwsza taka sytuacja za naszej kadencji. Było to wyciszone, trenował, zagrał mecz z Legią, po meczu z Legią te same problemy. Pojechał na reprezentację, tam z bólem trenował, zagrał 2 minuty, miał zagrać od początku też w meczu reprezentacji Węgier. Tego nie zrobił, także jest to proces i problem dosyć duży dla Marka, dla nas też, bo też wiemy, że jest to zawodnik ważny dla naszego zespołu, to po pierwsze. Po drugie, też w czerwcu kończy się zawodnikowi kontrakt, także tutaj te sprawy zdrowotne są dzisiaj stawiane na pierwszym miejscu. To jeszcze może trener rozpoczął ten wątek o tych kończących się kontraktach, to powiedzmy troszkę odległa sprawa, ale chyba takim 5 naprawdę istotnym zawodnikom kończy się w czerwcu kontrakt, bo to jest też i Robert Pich, z tego co pamiętam, i Matusz Kuznowski, i Waldemar Sobota. Czy trener już gdzieś wybiega myślami do tego czerwca i co wtedy będzie z tymi piłkarzami, czy na razie to jeszcze za wcześnie? Znaczy na pewno będziemy musieli, umówiliśmy się już na rozmowę z dyrektorem sportowym na tą najbliższą przerwę reprezentacyjną, aby na ten temat porozmawiać, bo jest to rzeczywiście sprawa bardzo ważna. To jest to, w jaki sposób drużyna będzie wyglądać za jakiś czas, kształt drużyny, w jaki sposób ma wyglądać. Ja nie ukrywam, że jestem ambitną osobą i chcę, aby ten zespół był jak najlepszy, cały czas się rozwijał i grał o czołowe lokaty w lidze. To gwarantuje gwarantujemy tylko wtedy, kiedy będzie jak najwięcej jakości w zespole. Wiemy, jaką jakość mają ci zawodnicy i to jest najistotniejsze. Cały czas w najbliższych dniach będziemy na ten temat rozmawiać. Pamiętam jeszcze o bieżącej sytuacji, bo ostatnie 5-ligowych meczów Śląska to są 23 bramki, 12 strzelonych, 11 straconych, ale tylko 6 punktów. I chciałem pana zapytać, czy pan odbyłby część tego widowiska, jakie niewątpliwie Śląsk stwarza, na rzecz co najmniej dodatkowych 3 punktów, bo
ten mecz Mieścieczek chyba wszyscy traktują jako taki wypadek przy pracy, aczkolwiek kolesny. Znaczy nie oddałbym na rzecz widowiska punkty, tylko bym chciał punkty z widowiskiem, bo tak chcemy do tego wszystkiego podchodzić i ja wiem o tym, że w ostatnich czterech meczach Śląsk trzy razy przegrał, raz wygrał, ma tylko trzy punkty, a mógłby mieć tych punktów przynajmniej trzy więcej, nie mówiąc o czterech więcej, bo jeszcze mecz z Rakowem, mecz z Lechem, powtórzę to po raz kolejny całkowicie dla Lecha i tutaj nie podlegało to żadnych dyskusji, natomiast w meczu z Rakowem wynik był 50-50 i punkty 50-50, a mecz w Niecieczy to nie do zaakceptowania, że przegraliśmy taki mecz, gdzie po 20 minutach powinniśmy prowadzić 3-0. Strzeliliśmy dwa gole, jeden został nieuznany, mental trochę spadł, oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, natomiast kto grał w piłkę, kto uprawiał sport, to wie, że nieuznanie prawidłowej bramki i zrzucenie kogoś z odpowiedniego toru daje tlen przeciwnikowi i to Termalika wykorzystała nasze niezdecydowanie, naszą pasywność, bo gol, który straciliśmy na 1-1 to był przy dużej pasywności całego zespołu i to tak wyglądało. Mimo wszystko mecz i tak do wygrania, przegrany, z góry spadliśmy na dół wtedy emocjonalnie i to potwierdzamy. Też gol w ostatniej minucie, a nawet już minutę po czasie doliczonym na pewno miał duży wpływ na nasze samopoczucie, a moje to już szczególnie wracając do Wrocławia. I wiemy o tym. Natomiast chcemy grać widowiskowo. Jesteśmy zespołem, który jak spojrzymy na statystyki ostatnie pół roku, patrząc na to, jakie postępy czy ranking zawodników jak wzrósł, to idzie wszystko w dobrym kierunku. Natomiast to, co powiedziałem, dzisiaj mając 5 punktów więcej w tabeli, a to było całkowicie realne, zupełnie inny byłby pogląd na Śląsk, mimo tego, że po tych trzech porażkach i dwóch i jednym zwycięstwie i tak dwóch zawodników jest chyba branych pod uwagę do piłkarza października. Także to też świadczy o rozwoju danych zawodników. I akcje, szanse, które stwarzamy w meczach są na wysokim poziomie. Gra ofensywna jest kozacka, bo tak to też trzeba powiedzieć. Mnóstwo sytuacji. To w jaki sposób nie strzeliliśmy gola w Niecieczy po strzale Stigleca w słupek Mąki z 11 metrów, Erika Exposito, gdzie trafia chyba loskę bezpośrednio w nos. To już rzeczywiście były sytuacje no, trudne do niewykorzystania, ale to się w piłce zdarza. Dwa gole w drugiej połowie, kiedy byliśmy w ataku, stracone, no, doprowadziły, że goniliśmy wynik i świetna zmiana Adriana Łyszczarza. No, szkoda, że nie zakończona zwycięstwem bądź też jednym punktem. Właśnie co do Łyszczarza, on sobie pomógł w skoczeniu do podstawowej jedenastki, no bo akurat zakładając, że on ma być jednym z tych podwyższonych piłkarzy za Exposito, to tam jest duży tłok. On dzisiaj jest bliżej składu, czy te dwie bramki mu jakoś wymiernie w tym pomogą, czy to tak nie działa? Znaczy wszystko bierzemy pod uwagę. Ja się bardzo cieszę z tego, że Adrian wszedł, dał taką zmianę, bo tego oczekujemy od zawodników. Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko i nic nie wniesie do zespołu, no to następnym razem już tej szansy nie dostanie, bo będziemy mieli to w pamięci. Dzisiaj Adrian jest zapamiętany z tego, że strzelił dwa gole po bardzo dobrych akcjach i był takim motorem napędowym i to bierzemy przed jutrzejszym meczem. To czy dzisiaj zdecydujemy o tym, że on wyjdzie jutro w podstawowym składzie, czy też nie, nie ma żadnego znaczenia na patrzenie na Adriana, bo te szanse, jeżeli dalej będzie tak się prezentował, będzie dostawał i ma budować swoją pozycję w drużynie, w Śląsku, być cierpliwym. Czasami są sytuacje takie, że zawodnik więcej dla zespołu i dla siebie da, wchodząc z ławki, niż grając od początku. Bierzemy tutaj wszystko pod uwagę. Ja Adriana znam bardzo dobrze, bo pracowaliśmy i w reprezentacji. Widzę, że jest coraz bardziej dojrzałym zawodnikiem i człowiekiem, to też jest ważne. Dzisiaj patrzymy na niego przez pryzmat seniora, a jeszcze rok temu był taki młodzieżowiec z myśleniem juniora i to się zmienia. Dlatego to na pewno cieszy. Ma pracować, to co powiedziałem, ma być gotowy. W jakim wymiarze czasowym jutro będzie brany pod uwagę, czas pokaże. Na kapitana nawet. Czy to jest właśnie tego typu człowiek, tam jego też cechy mentalne, to jest przywódca grupy, czy wtedy po prostu
tej młodej grupy no, musiał pan kogoś wskazać, bo jeszcze się kształtowali ci piłkarze. Czy pan widzi te jego cechy takie przywódcze też? Czy to jest taki facet, który przeprasza, że żyje, czy w szatni, czy raczej ma te... Znaczy inaczej prowadzi się zespół złożony z równolatków. Inaczej prowadzi się zespół złożony z seniorów, doświadczonych, wchodzących do zespołu. Nie ma możliwości porównania tego. Zupełnie inna piłka, zupełnie inne relacje, zupełnie inne zachowanie w szatni, zupełnie inna komunikacja i tak dalej. Adrian Wyszczar był jednym z kapitanów. Tam był Radek Majecki, był Tymoteusz Puchacz. Także my tam nie mieliśmy lidera takiego z prawdziwego zdarzenia poza boiskiem, żebyśmy powiedzieli, to jest stworzony człowiek, żeby nie tylko nosił opaskę, bo można nosić opaskę i być kapitanem wyprowadzając zespół, a można nie nosić tej opaski i być prawdziwym liderem, który tą reprezentację wtedy ciągnie do przodu. Takim zawodnikiem w tej drużynie był Radosław Majecki, bramkarz, który tą opaskę dostał na mecz z Włochami, na mecz z Senegalem. Natomiast Adrian był ważną częścią tego zespołu, natomiast to też nie był w tym zespole lider, od którego byśmy zaczynali wystawianie składu, bo ten lider nasz, czyli Adrian, wiele razy siedział na ławce rezerwowych, a na Mistrzostwach Świata zagrał tylko w jednym meczu z Tahiti. Także wydaje mi się, że z Senegalem chyba nie zagrał, ale może zagrał. Sprawdzimy to. Wyprowadził zespół z Tahiti, to jest na pewno. Wygranym przez nas 5-0. Dlatego tu bym nie porównywał. Nie porównywałbym tego, w jaki sposób ten zawodnik funkcjonuje w szatni takim a takim. Ma pracować, to co powiedziałem, nawet miesiąc temu był na meczu w Rzeszowie i jeden z trenerów, który był w sztabie reprezentacji, Sebastian Krzepota, nie poznał go, patrząc na jego sylwetkę, patrząc na to, jak się porusza, i zadzwonił do mnie i powiedział, że to są takie już seniorskie ruchy, i to pokazał tam na boisku i pokazał to w Niecieczy. Ten mecz w Niecieczy on na pewno na długo zapamięta. Niech to będzie dla niego trampoliną do tego, aby strzelać bramki. Zapytam też, czy rozmawiał pan w ogóle z Mateuszem Braszewikiem na temat tej sytuacji z kadrą młodzieżową? Czy piłkarz w ogóle wymaga od pana takiej konsultacji, czy prosi pana, pyta pana w ogóle, o co chodzi, że jestem, nie wiem, piłkarz w miesiącach wrzesień, czy może za chwilę też młodzieżowcem do października, a jednocześnie nie ma go w kadrze młodzieżowej? Znaczy ja mogę powiedzieć o Mateuszu taką rzecz, że się rozwija cały czas, że jest w bardzo dobrej dyspozycji, że ta praca, którą wykonujemy tutaj z nim, przynosi konkretne efekty już w tej chwili w postaci goli, asyst, ale też brania na siebie dużej odpowiedzialności za wynik w meczu. I Mateusz dzisiaj gra nie dlatego, że jest młodzieżowiec, tylko dlatego, że jest zawodnikiem wygrywającym rywalizację w drużynie. I to jest cały komentarz mój do tego, jak dzisiaj prezentuje się Mateusz, chociaż uważam, że to nie jest jego sufit, że to jest jeszcze dużo miejsca na rozwój, aby w niedalekiej przyszłości móc być brany pod uwagę jako ten, który trafi do dobrego klubu europejskiego. Tego mu życzę. Jeżeli dalej będzie pracował, dalej będzie słuchał, być może po czasie pewne rzeczy do niego trafią. To, co się do niego powiedziało w danej chwili, bo to konstrukcja młodego zawodnika jest różna i do niektórych piłkarzy to, co do niego mówisz, to trafi po pół roku, do niektórych po roku, do niektórych wcale też tak jest. Ale Mateusz jest tym zawodnikiem, który to łapie i to cieszy. Dlaczego nie jest powoływany? Tu już by trzeba było rozmawiać z Maćkiem Stolarczykiem, który jest odpowiedzialny za tą reprezentację. Byłem trenerem reprezentacji i miałem swój sposób prowadzenia drużyny. Najlepsze pytanie skierowane powinno być do selekcjonera, dlaczego nie powołuje go. Nie wnikam w to, w co się dzieje. Ja z Mateuszem rozmawiałem wczoraj. Staramy się często analizować to, co się dzieje. Stwierdził, że nie dostał informacji od trenera Stolarczyka, że miesiąc temu nie pojedzie na zgrupowanie. Co będzie z nim dalej? Zobaczymy. Ja jestem przekonany, że to jest zawodnik, który jeszcze dużo może osiągnąć. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać o ogólną sytuację w tabeli, bo tak jak pan powiedział, ten mecz z Rakowem, on był blisko, tam Śląsk przegrał, ale mógł wygrać, tak samo było w Niecieczy. Ale tak się to nie stało, decydują niuanse, często tak jest w piłce i dzisiaj Śląsk traci do pierwszej czwórki 5 punktów. Nie ma pan wrażenia, że te ostatnie mecze, mam na myśli mecz z Lechem i z Rakowem,
pewien sposób zdefiniowały ten zespół jako mocnego, ale tylko średniaka, czy pan się z tym nie zgadza, że to jest absolutnie do zrobienia i widzi pan Śląsk, nie wiem, w top 4, co teoretycznie można się poprawić? Znaczy ja nie powiem, nie powiem. Jak pan to widzi na tej chwili? Znaczy mecz z Lechem widzieliśmy, gdzie przegraliśmy zasłużenie. Mecz z Rakowem 50-50 i takich meczów, gdzie można powiedzieć, że się straciło punkty przez błąd indywidualny. Każdy zespół ma bardzo dużo. Na koniec nikogo to nie interesuje. Tak samo jak dzisiaj nie pokazujemy gola Erika Exposito w meczu z Wisłą Płock jako jeden z najpiękniejszych po akcji zespołowej, zrobieniem przewagi, wycofaniem na 16 metr. Tylko pokazujemy przez pryzmat linii, która została narysowana i pięty, która niby gdzieś tam została, a nie pokazujemy tego, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Ja jestem cały czas zdania, że drużyna robi progres i to jest dla mnie ważne. Nie widać tego w tabeli, bo nie widać. Gdybyśmy mieli 6 punktów więcej, 7, to oczywiście powiedzielibyśmy, że to jest drużyna na zajęcie miejsca medalowego. Dzisiaj tam do tego miejsca medalowego jest bardzo dużo i każdy najbliższy mecz jest o to, aby gonić czołówkę. Jeżeli każda strata punktów kolejnych może spowodować to, że za 2-3 tygodnie będziemy grali w środkowej strefie tabeli o nic i sezon będzie taki nijaki. Do tego dopuścić nie chcemy. Śląsk wiemy doskonale, patrząc na budżet, patrząc na kadrę, to nie jest zespół, który będzie walczył o Mistrzostwo Polski i będzie faworytem, ale to mistrzostwo, to co powiem kolejny, zdobywały drużyny grające równo. My dzisiaj równo nie gramy, bo za dużo punktów tracimy w sposób taki, gdzie te mecze są do wygrania. Pracujemy nad tym, dużo na ten temat rozmawiamy, ale też dużo pracujemy na boisku. Świadomość, gotowość, poświęcenie to są rzeczy, które muszą być w standardzie każdego zawodnika Śląska i to jest coś, co chcemy poprawić w najbliższych dniach i zdobywać punkty. Tylko chciałbym to o te błędy indywidualne, bo tu absolutnie nie będziemy się z tym kłócić. One często zaważają. Tak było chociażby w Niecieszy, ale nie tylko. Czy w związku z tym pan rozważa wprowadzenie jakichś roszad w obronie, bo no jednak na przestrzeni tych 5 meczów, o których wspomniałem na początku tej konferencji, to jest dużo stracić 11 bramek. Czy myśli pan, że bardziej trzeba zgrywać tych, którzy obecnie grają, czy gdzieś poszukać jakiegoś innego rozwiązania po prostu? Znaczy są różne drogi. Można wymienić całą linię obrony i cały czas szukać. Można budować, doskonalić, można zgrywać, wymieniać pojedynczo. Droga każda jest inna, najważniejsze, żeby była skuteczna. Rzeczywiście, indywidualne błędy. Byliśmy w ataku pozycyjnym w Niecieczy. Strzelając 3 gole tam, no nie mamy prawa przegrać. Strzelając jednego możemy, ale strzelając 3 bramki nie mamy prawa przegrać meczu, tracąc 4 i to jeszcze w takich warunkach, jakie stworzyliśmy. Będąc w ataku pozycyjnym, Erik Exposito prowadzi piłkę i do gry pokazuje mu się Werdaska, nagłe poślizgnięcie powoduje to, że odkrywa całą stronę. Trudno, żeby w momencie, kiedy Erik prowadzi piłkę, nasza linia obrony była ustawiona w piątkę i czekała na stratę, bo to jest faza przejściowa i tą fazę przejściową akurat wykorzystał zespół przeciwnika. Przy bramce Wojtka Goli wprowadzenie piłki zamiast podanie na 30 metrów też byłoby lepszym rozwiązaniem. Potem łańcuszek błędów w linii obrony posypał całkowitą sytuację. My chcemy być zespołem, który gra odważnie. Jak sobie prześledzimy wszystkie mecze Śląska, na jakiej odległości ze sobą gramy, jak dużą piłkę mamy w trzeciej strefie, ile mamy dzisiaj wygranych pojedynków, ile dzisiaj mamy wygranej grę na ziemi, to wszystko poszło w górę i cieszymy się z tego, bo to jest ważne. Oczywiście, ja wiem, że nie każdy to zobaczy, bo najczęściej liczy się suchy wynik, natomiast widzimy progres, chcemy dalej pracować, ale chcemy wygrywać, bo ja wiem, że bez tego się nie osiągnie sukcesu. Dostrzega tę jakość Śląska, zwraca uwagę na ten mecz w Krakowie i na początek meczu z Niecieczą i podkreśla właśnie tę siłę ofensywy Śląska. I chciałem zapytać w związku z tym, czy pan się jutro spodziewa takiego meczu, gdzie Jagiellonia jednak będzie defensywnie ustawiona, właśnie, że też nie ma czarnych, że to będzie taki trudny mecz dla was, bo będziecie musieli jednak prowadzić grę z
co zawsze staracie się robić w waszym pozdrowiu, ale też zdominować rywala, który ma też oczywiście problemy w obronie. W ogóle jak ten mecz pana zdaniem będzie wyglądał w związku z tym? Trudno powiedzieć, jak ten mecz będzie wyglądał, bo rzeczywiście ktoś fajnie napisał, że pierwsze 10 minut to było przedłużenie meczu w Niecieczy, było przedłużenie meczu w Krakowie, bo tak było i drużyna strzelała kolejne gole. Chcemy kontynuować tą pasę, jeżeli chodzi o nasze stwarzanie szans w ofensywie. Chcemy być skuteczni też w defensywie. Oczywiście nie można porównywać zespołu Jagiellonii do Termaliki czy do Wisły Kraków, bo każdy ma swoje atuty i słabsze strony. Też wiemy o tym, że kilka absencji jest w Jagiellonii. Jak zostanie zestawiony skład Jagiellonii, to trudno powiedzieć. Mnie bardziej interesuje to, co mówię po raz kolejny Śląsk. To, w jaki sposób my zagramy, bo my chcemy cały czas być na tym wysokim stanie emocjonalnym, bo emocje w sporcie są najważniejsze, aby żadna sytuacja, która ma miejsce, na nas nie wpłynęła negatywnie, a sytuacja z zabraniem nam bramki niestety wpłynęła na Śląsk negatywnie, na mnie też zresztą przy ławce, gdzie straciłem dużo energii na rozmowę z sędzią, wiedząc, że popełnił błąd, bo od razu takie sytuacje do nas dochodzą i wiedząc, że ten gol dałby nam jeszcze większą siłę rozpędu. I to są rzeczy, nad którymi warto pracować, nad którymi warto się pochylić, bo ta energia aura jest ważna. Energia to nie znaczy, że trzeba być głośnym, tylko to, co sobą reprezentujesz i jaki masz wpływ na pozostałe zdarzenia. Także gramy o zwycięstwo, bo to jest na nasz cel. Kolejne spotkanie, gdzie liczymy, że zagramy dobrze, ale będziemy jeszcze bardziej skuteczni i w ataku, i w obronie. A miałbym wrażenie, że jednak ta Jagiellonia bez Czernycha traci bardzo dużo, no bo można założyć, że wyłączenie Kryzy Imaza z gry to będzie najważniejsze zadanie dla defensywy Śląska. No mieliśmy, mamy analizę, mamy przygotowane dla zawodników analizę i zespołową, informacyjną, indywidualną. No, wiemy o nich dużo, ale to najważniejsze jesteśmy my. Bo to można wiedzieć dużo o przeciwniku, a nie znać swojego zespołu. A dla mnie liczy się nasz zespół i nie chcę tutaj mówić, czy brak Czernycha, czy brak kogokolwiek innego wpłynie na Jagiellonię negatywnie, czy pozytywnie. Zagrają, wyjdą w 11 i każdy z tych zawodników, który wyjdzie, będzie chciał pokazać się z dobrej strony, potwierdzić to, że trener się nie zawiódł, wystawiając go w podstawowym składzie. Także to jest piłka nożna. Zaczynamy 11 na 11. Każdy z nich jest ważny i tak jak być może po zrobieniu zmiany w Niecieczy, gdzie wielu kręciło głową, że schodzi Erik Exposito, który strzelił 8 goli, a w jego miejsce Adrian Łyszczarz. Przed meczem nie dawałoby żadnych szans, że Łyszczarz strzeli 2 gole. Nagle się okazuje, że ktoś po meczu może powiedzieć, dlaczego Łyszczarz nie grał 20 minut, tylko 10, bo może strzeliłby 3 albo 4. Dlatego nie, to jest sport, to jest piłka, gdzie wiele rzeczy się dzieje w ułamku sekundy, zmieniając sytuację na boisku. Trenerze, w meczu z Jagiellonią czekała sprawa reprezentacyjna. Często się rozgrywał jakieś mecze towarzyskie, ostatnio w Lipsku, czy coś teraz się szykuje, czy głównie praca tutaj? Nie, planując nasz tutaj czas pracy w Śląsku, zakładaliśmy, że w pierwszej przerwie na reprezentację zagramy z polskim zespołem mecz towarzyski. W drugiej przerwie na reprezentację chcieliśmy zagrać z dobrym przeciwnikiem, natomiast trzecia przerwa będzie na pracę indywidualną z zawodnikami. To jest listopad, to już jest zupełnie inny etap pracy z drużyną. Ci zawodnicy, którzy będą mogli zagrać mecz w drugim zespole, zagrają i będą mieli cykl meczowy w drugim zespole. Wiemy, że nie wszyscy tacy piłkarze mogą grać, bo są przepisy PZPN-u, gdzie powyżej 23 roku życia zawodnik, który zagra 5 meczów w Ekstraklasie, już nie może grać, mogą tylko grać młodzieżowcy. Także tak zagramy, a resztę czasu poświęcimy na pracę formacyjną i indywidualną. Także nic nie gramy sparingu, żadnego. Czy mamy jeszcze pytania? Ja się ostatnio pytanie chciałem zadać o Michała Szkolnika, bo mamy wrażenie, że on też jakby mógł zrobić więcej, on jedyny, ale on też mógł zrobić więcej, chociażby w Niecieczy. Czy mając dwóch tak zbliżonych poziomów bramkarzy, pan rozważa taką zmianę na bramce w trakcie sezonu, czy jest pan zwolennikiem tego, żeby dać mu się odkuć w kolejnym meczu, po drugim meczu?
Znaczy bramkarz jest zawsze tą osobą, która jest ostatnim, która może uchronić przed stratą gola albo naprawić błąd kolegi swojego na boisku. I też czasami jest pierwsza krytykowana po stracie gola, bo mógł zrobić więcej. I to jest ten właśnie przykład, bo złudzenie, tak samo jak z tą linią narysowaną przy tej bramce, jest takie, że tą pierwszą akcję mógł wybić, tą trzecią mógł tą czwartą mógł sparować. Natomiast trzeba sobie wziąć pod uwagę, że tutaj na telewizorze my sobie to wszystko możemy zatrzymać, z drona nagrać, zobaczyć ustawienie 10 zawodników. Natomiast ułamek sekundy na boisku decyduje instynkt. Czasami jeden krok w prawo, w lewo decyduje, czy te 3 centymetry uchronią mnie od straty gola, czy też nie. Michał nas wiele razy ratował w meczach, od kiedy tutaj jesteśmy. Czasami miał sytuację, gdzie nic nie musiał robić. Nie cieczy przy tych dwóch golach po kontrach, rekontrach, nie miał nic do powiedzenia. Cały czas jest rywalizacja między bramkarzami. Tutaj nie ma żadnych dzisiaj takich sytuacji, aby na siłę szukać zmiany. Michał jest w dobrej dyspozycji. Cały czas ma nasze zaufanie, zaufanie drużyny, zaufanie sztabu. Natomiast jest jeszcze 48 godzin. Dzisiaj nic nie wykluczamy, bo jest katar, jest kaszel, są różne rzeczy, które dzisiaj też często decydują o tym, czy ktoś zagra, czy nie. Ale życzę każdemu zdrowia, przede wszystkim zawodnikom, paniom i panom tutaj też. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu, trenerowi, i do zobaczenia jutro na meczu. Dziękuję, do widzenia.